Czy Norwegia ma jakieś problemy z korupcją? W Polsce postrzegamy Norwegię jako kraj o ustabilizowanej demokracji, kraj bardzo dobrze zarządzany, kraj, w którym takie zjawiska jak korupcja raczej nie występują. Tak, ale niestety, podobnie jak wszystkie inne kraje na świecie, również Norwegia ma problemy z korupcją. W ostatnich latach mieliśmy kilka bardzo poważnych przypadków przestępstw korupcyjnych. Na szczęście, jak do tej pory, to zjawisko omija najwyższe szczeble władzy. Nie doświadczyliśmy w Norwegii tak zwanej korupcji politycznej. Ale ryzyko dla wystąpienia korupcji istnieje zawsze i to na każdym szczeblu władzy. Także w tak demokratycznym i transparentnym kraju, jakim jest Norwegia. Wiemy więc, że jeśli chodzi o korupcję, to musimy pozostać czujni. Choć pewnie wyzwania, jakie stoją w tej kwestii przed Norwegią, są mniejsze niż w wielu innych krajach. Czy mógłby podać Pan jakieś konkretne przykłady korupcji, do której doszło ostatnio w Norwegii? Przypadki dużych defraudacji, przypadki, gdy ludzie na wysokich pozycjach odpowiedzialni za zarządzanie ogromnymi środkami zarządzali nimi w nieodpowiedni sposób, przypadki zwykłych łapówek powiązanych z zamówieniami publicznymi, wreszcie przypadki po prostu kradzieży, przywłaszczania sobie dużych sum pieniędzy. Wszystkie te sytuacje miały miejsce głównie na poziomie lokalnym. I nawet nie chodzi tu o administrację samorządową, ale raczej o działające lokalnie publiczne spółki i firmy. Czy korupcja w Norwegii jest zjawiskiem, które przybiera na sile? Dobre pytanie. Mam nadzieję, że to zjawisko utrzymuje się raczej na stałym poziomie lub nawet maleje. Wierzę, że tak może właśnie być, bo w ostatnich latach bardzo mocno skoncentrowaliśmy się na walce z korupcją. Rząd włożył w tę walkę wiele wysiłku. Także najwyższy organ kontroli Norwegii, policja i tym podobne instytucje. Wszystkie one mocno się ostatnio przyłożyły do walki z korupcją, więc wierzę, że zmierzamy w Norwegii we właściwym kierunku. Co w Pana przekonaniu jest najlepszą bronią w wojnie z korupcją? Powiedziałbym, że transparentność. Myślę, że nie bez powodu najbardziej znana międzynarodowa organizacja pozarządowa zajmująca się zwalczaniem korupcji, mam tu na myśli Transparency International, wybrała właśnie taką nazwę, ponieważ transparentność, przejrzystość jest podstawą do wszystkich działań wymierzonych w korupcję. Bez transparentności nie ma ani rozliczalności władzy, ani dobrego zarządzania publicznego. Więc tak, powiedziałbym, że najważniejsza jest transparentność. Kto w Norwegii zaangażowany jest w walkę z korupcją? Wierzę, że w Norwegii jest wiele potężnych sił, które współdziałają w walce z korupcją. I tu oczywiście nie bez znaczenia jest, że Norwegia to otwarte, liberalne i demokratyczne społeczeństwo. Myślę, że to po prostu trzeba powiedzieć. Gdy wybierasz się na wojnę z korupcją, to demokracja daje ci zdecydowaną przewagę. Czy najwyższy organ kontroli Norwegii współpracuje z mediami? I czy ta współpraca w jakiś sposób jest pomocna w walce z korupcją? Nie bezpośrednio, no ale myślę, że można powiedzieć, iż mamy z mediami dobre relacje. W naszej codziennej pracy staramy się być jak najbardziej przejrzyści. Każdemu nowemu raportowi, który ogłaszamy, towarzyszą briefingi dla dziennikarzy czy konferencje prasowe. Na pewno więc dostrzegamy ważną rolę, jaką media mają w przekazywaniu opinii publicznej wyników naszej pracy, naszych dochodzeń i końcowych ustaleń. Tylko że z dziennikarzami jest tak, że wybrane informacje interesują ich znacznie bardziej niż inne. Mowa o tych, które mają w sobie, jakby to ująć, więcej dramatyzmu. Media preferują wiadomości, z których da się zrobić wielkie nagłówki, co oczywiście jest w jakiś sposób zrozumiałe, ale jednocześnie pokazuje, że ze współpracą z mediami bywa po prostu różnie.